Kiedy zamkniesz na chwilę oczy, weźmiesz kilka głębokich oddechów i zadasz sobie pytanie, kiedy wcześniej czułem się podobnie, kiedy wcześniej dokładnie to samo czułem, czy dokładnie to samo czułam, pojawi się konkretne wydarzenie z Twojego życia. Kiedy będziesz głębiej w tym siedzieć i głębiej, będziesz się cofać w czasie, jak na linii czasowej, przechodzić. A ostatni raz, to jak miałam 24 lata, a jeszcze wcześniej, to chyba miałam 18, 16, 10, 4, może 6 miesięcy nawet. I ten źródłowy moment jest momentem, który zakodował ciebie. Zakodował ciebie w tej przestrzeni. W tej przestrzeni wydarzyło się coś, co spowodowało, że ta emocja miała tobie coś przekazać. Że jak spojrzymy na swoje życie, tutaj się rodzimy. Tutaj jesteśmy. Zaraz wam pokażę to, co rysuję. Jeśli spojrzymy na swoje życie, i tu jest nasz początek, tutaj się rodzimy. I rośniemy sobie, rośniemy. Rośniemy i dzieją się różne rzeczy w tym naszym życiu po drodze. I gdzieś tam coś się dzieje, mama nas zostawia, na przykład mamy kilka miesięcy i zostawia nas w łóżeczku, i my płaczemy, i płaczemy, i płaczemy, i nikt do nas nie przychodzi. Mamy mokrą pieluchę, i płaczemy głośniej, i płaczemy głośniej, dalej nikt do nas nie przychodzi, zaczyna nam burczeć w brzuszku, więc płaczemy jeszcze głośniej, i dalej do nas nikt nie przychodzi, i już nie wiemy, co się teraz stanie, nie wiemy, co się teraz dzieje. Nie wiemy, czy w ogóle ktoś do nas przyjdzie. I zaczynamy czuć ogromny, ogromny lęk. Zostawili nas. Jesteśmy sami. I w tym miejscu, kiedy to czujemy, nie tylko czujemy ten lęk, nie tylko lęk, w tym miejscu nasze ciało w jakiś sposób reaguje. Co się dzieje z tym malutkim dzieckiem? Ono w pewnym momencie już przestaje płakać. Jego ciało się zaciska, jego mięśnie się zaciskają. Pojawia się ten lęk, panika, więc jest wytwarzany konkretny hormon w naszym ciele, w ciele dziecka. Wytwarza się konkretny hormon w konkretnych punktach naszego ciała, który wysyła informacje do naszego mózgu. Zagrożenie. Zagrożenie życia. Możliwa śmierć. Zostaliśmy zostawieni. Zostaliśmy porzuceni. Analiza otoczenia. Głód. Zimno. Mokro. I samotność. Kod. Koduje się. Jak program w komputerze. Zakodowane. Zakodowane nie tylko to, co się dzieje w nas, ale też to, co jest na zewnątrz. Zapach, kolor ścian, otoczenie. Mózg dostaje informacje. Zakoduj wszystko wokół, to oznacza niebezpieczeństwo. To oznacza zagrożenie. I to trwa jakąś chwilę. W przypadku małego dziecka może to trwać pół godziny. Może to trwać nawet 15 minut. Dla niego jest to wieczność. W jego ciele wytwarzają się już konkretne rzeczy. To już się układa, jak archiwum, książeczki. Tik, 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 poukładane. Zakatalogowane. Lęk. Porzucenie. Samotność. Zostawienie. Nadana nazwa może odjechać. Odjechać może wtedy, kiedy mama przychodzi. Mama przychodzi, bierze maleństwo na ręce. Podaje mleko, przebiera pieluszkę. Ciało się relaksuje. Rozluźnia. Odkładany jest z powrotem. Mija chwila.
I zaczyna się to samo. Znowu zaczyna płakać. Dziecko znowu jest głodne. Dziecko znowu potrzebuje pieluszki. Znowu nikt nie przychodzi. Znowu ten sam dźwięk. Znowu ten sam zapach. Znowu te same rzeczy wokół. Znowu te same odczucia i uczucia. Już się nie musi zastanawiać, bo doskonale wie, co to oznacza. Tutaj zostało to zakodowane, więc przeciąga to w tą stronę. Wszystkie informacje zaciągnięte stąd. Ciało już zaczyna automatycznie reagować po kilku razach. W pewnym momencie każda taka sytuacja dla przyspieszenia procesu staje się reakcją automatyczną. Zacisk mięśni, wytworzenie konkretnych substancji chemicznych do mózgu z informacją, zagrożenie życia, porzucenie, ryzyko porzucenia. I dorasta. Dziecko dorasta. Ma 24 lata. Tu miało na przykład 4 miesiące. To ma 24 lata w tym miejscu. Poznaje mężczyzna, poznaje kobietę. Zakochują się w sobie. Wszystko jest cudownie i pięknie i wspaniale. W pewnym momencie ona wychodzi. Przez dłuższą chwilę nie ma jej w domu. On do niej próbuje się dodzwonić, a ona nie odbiera. I dzwoni, a ona nie odbiera. I pisze SMS-y, a ona nie odpisuje. I mija 2, 3, 4 godziny. Co się dzieje? Cała sytuacja jest zupełnie inna niż to, co miało miejsce tu. Ale jaka emocja się pojawia tu? Daje sygnał. Komunikuję się i nie mam odbioru. Dzwonię, piszę i nikt nie reaguje. Tak samo jak tu, kiedy byłem dzieckiem. Płakałem, krzyczałem i nikt nie reagował.